To, co chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, a przede wszystkim pokazać, to są rzeczy, które wydają się i są dla, podejrzewam, większości z Was banalne, te obrazy zniszczeń w Ukrainie. Niemniej jednak wydaje mi się, że warto tego typu rzeczy pokazywać, ponieważ gdzieś w tym wszystkim skupiamy się przede wszystkim na tych wydarzeniach ważnych jak najbardziej, ponieważ zwiastujących możliwe zakończenie tej sytuacji na wypowiedziach polityków Zelenskiego, Bidena, Putina, choć on nie tak dużo się ostatnio wypowiada, skupiamy się na obrazkach z frontu, na zdjęciach zniszczonych śmigłowców, czołgów, kolumn, na materiałach wideo ze strzałów, na pokazach działania dronów bojowych. Duża część moich znajomych wymienia się właśnie tego typu materiałami, a tymczasem trzeba przypominać cały czas, jak ta wojna wygląda dla zwykłych ludzi. Te obrazki potrafią chwytać za serce. Te obrazki wydawało się, że zostały gdzieś w opowieściach naszych dziadków, w albumach z fotografiami z lat 40. XX wieku, że takie obrazki mogą pojawiać się gdzieś daleko od nas, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, ale przecież nie w Europie, nie tuż obok nas. A tymczasem ta wojna toczy się tuż obok nas i widzimy przerażające świadectwa ogromu tych materialnych zniszczeń. Oczywiście postarałem się tutaj dobrać te materiały, które nie pokazują tych najbardziej drastycznych fragmentów tej wojny. Ludzi, cierpiących ludzi, zmarłych ludzi. Tego typu materiały także jak najbardziej są dostępne w internecie. Już jednak nawet to, te obrazy zniszczonych miast potrafią potężnie przerazić. I nie będę ukrywał, że dzisiaj chodzi mi o ogranie na emocjach, jak najbardziej. Dlaczego? W ostatnich dniach zdarza się obserwować w internecie konkretne postawy, konkretne wypowiedzi ludzi, którzy zwracają uwagę, czasem w niewybredny sposób, na to, że my Polacy pomagamy Ukraińcom i że to niekoniecznie jest dobre dla nas, albo że może powinniśmy środki z tej pomocy zachować dla potrzebujących w Polsce. Oczywiście trzeba sobie zdać sprawę, że rosyjska propaganda jest bardzo aktywna w internecie i że już od dawna ona gra właśnie na skłócanie Polaków i Ukraińców. Na długo przed wojną było to łatwe do zaobserwowania. W tej chwili także możemy tego typu strategie ze strony Kremla obserwować. Niemniej jednak to często tak działa i w zamierzeniu ma tak działać, że najpierw ktoś nadaje ton, a później ludzie już wewnątrz kraju, tutaj w tym przypadku w Polsce, podchwytują tego typu sposób mówienia, relacjonowania tych sytuacji, jakiś sposób myślenia i na przykład właśnie potem piszą, że trzeba myśleć o sobie, a nie pomagać innym. I może gdzieś w Państwa otoczeniu są tacy ludzie, którzy w ten sposób próbują argumentować przeciwko pomocy dla Ukrainy. Można im pokazać tego typu materiały. Niekoniecznie w tym filmie, to mogą być dowolne materiały, ich jest mnóstwo. Tego typu świadectw, tego typu dowodów terroru tej wojny jest niestety cały ogrom. Można też tego typu ludziom powiedzieć, że można takim ludziom powiedzieć także wprost, że tak mogą wyglądać nasze miasta, jeśli Ukraina nie wytrzyma. My możemy być następni. Kto nam pomoże,
jeśli my nie pomożemy dzisiaj. I popatrzcie na te bloki. Spójrzcie na te mieszkania. To są zwykłe domy w niebogatej Ukrainie, gdzie ludzie na to, co było wewnątrz tych mieszkań, pracowali całe życie. Dziesiątki lat. Ogromna część z tych ludzi, którzy dzisiaj, na których zbieramy pieniądze, którym pomagamy, przynosimy jedzenie, to są ludzie, którzy mieszkali w tym bloku. W tym i w całej masie podobnych. Albo ludzie, którzy uciekają z takich bloków, które jeszcze nie są zniszczone, ale boją się, że w każdej chwili mogą być i zostawiają te wszystkie rzeczy, bo życie jest ważniejsze, życie ich, ich bliskich. Nie wiedzą, kiedy rakieta, pocisk artyleryjski spadnie akurat na ich blok. Oczywiście trzeba powiedzieć, że nie każde miasto w Ukrainie wygląda w tej chwili w ten sposób. Najbardziej dotknięte w tej chwili są Mariupol, Charków, Kijów, Sumy, Czernichów, Konotop, Chersoń, Melitopol, Bierdiańsk. No, takich miast można by wymienić całą masę, a nie tylko te znajdujące się bezpośrednio na linii frontu w okrążeniu zostały zniszczone. To jest cała ogromna masa mniejszych miejscowości. To są miejscowości na zachodzie Ukrainy, które zostały zbombardowane lub ostrzelane z dużej odległości. Tak wygląda jedna ze wsi przed wojną i w trakcie wojny. Oczywiście każdy pomaga tak, jak potrafi, tak, jak może sobie pozwolić. Ja oczywiście za każdym razem od tych 3 tygodni, kiedy mam okazję, wrzucam w tych filmach link do zbiórki. Zresztą takich zbiórek jest cała masa. Trzeba zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę nie ma dużego znaczenia, w jaki my dokładnie sposób pomożemy. To może być wpłata, to może być paczka konserw, to może być transport dla kogoś, to mogą być niepotrzebne zabawki dla dzieci. Zabawki, którymi już wasze dzieci się nie bawią, a które mogą dać jakąś namiastkę normalności dziecku, które uciekło do Polski. Ludzi, którzy uciekli do Polski, są już setki tysięcy. Osobiście dziękuję każdemu z Państwa, kto zdecydował się pomóc w jakikolwiek sposób. Oczywiście pełny obraz tych zniszczeń w Ukrainie będziemy w stanie zrozumieć dopiero, kiedy ta sytuacja się skończy. Nie wiemy dokładnie, jak długo ta wojna jeszcze potrwa, ale każdy jej dzień to więcej takich obrazków, takich dramatów. Także jeszcze raz dziękuję. Dziękuję wam wszystkim za pomoc. Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, że w tę sobotę można się, przepraszam, w tę niedzielę można się ze mną spotkać osobiście w Warszawie. Tam w opisie pod linkiem do zbiórki będzie link także do informacji na temat tego spotkania i sposobów, w jaki można zgłosić chęć uczestnictwa. Jeszcze raz bardzo dziękuję i bądźmy razem. I my, i Ukraińcy razem, jako dobrzy sąsiedzi, nie zostawiajmy ich.